Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj planuję zemstę, ponieważ na jednym z odcinków u Lokara zapraszam do niego bardzo serdecznie, mimo że mnie zabił, no to zapraszam do niego. Możecie tam wbić i pooglądać, co on tak naprawdę wyczynił i co wykonał na mnie tak naprawdę, jaką egzekucję. Miałem 30 level. 30 level, to nie jest mało, słuchajcie. I ten 30 level straciłem, ponieważ on, no mnie zabił po prostu, straciłem level całkowicie. I na dzisiejszy odcinek zaplanowałem skrzynię, pułapkę i TNT. Ale nie zrobię tego sam, zrobię to razem z Dave'ikiem, więc poczekajcie, podlecę pod Dave'a tutaj gdzieś. On powinien być u siebie gdzieś na chacie. Halo, gdzie tu on mieszka? Czekajcie, tu jest jego chata. O, jest! Halo, Dave'ik? Yo, o, peace, witam man. Cię bardzo, o, przepraszam, wlazłem tak z buta. Nie, spokojnie. Co tam? Słuchaj, mam plan na dzisiejszy odcinek. Muszę się zemścić na włamywaczach. No. Mocny plan. Co zrobisz? Zabili mnie na jednym z odcinków, założę sobie zbroję, bo tu bez zbroi za dużo latam. Albo hełm sobie ściągnę, żebym mógł z tobą rozmawiać normalnie, żeby mi nic nie przeszkadzało. Okay. Na jednym z odcinków u Lokara zabili mnie. Stary, ja miałem 30 level, czaisz bazę? Co? 30 level miałem. 30 level stracić. Straciłem 30 level, bo mnie wtedy zabili. Itemy chociaż mi przynajmniej oddali, ale i tak byłem mega wkurzony. Więc patrz, co przygotowałem dla nich. Mam to i to. O nie, skrzynka, pułapka pewnie. Tak, skrzynia, pułapka, yeah. I TNT. I jeszcze potrzebuję, stary, tabliczkę właśnie, o tabliczce. Dobra. Zapomniałem. Zabierzemy tabliczkę i zostawimy im, damy prezent jakiś, jak to możemy nazwać, prezent niepowitalny. Prezent niespodzianka. No, o, prezent niespodzianka na przykład. Czekaj, tylko nie mam tabliczki. Jak tak może być? Ty chyba. Ja ci tak mogę zrobić, jak chcesz. Czekaj, nie, no ja będę miał na pewno, w sensie zrobię se, tylko... O, mam tabliczkę, dobra, jednak mam zrobiony już. Dobra, no to stary, ja bym tam od razu leciał do nich i im zrobił tego pranka, tego... To let's go, dawaj. W sumie pranka, bardziej zemsta, tylko musimy, stary, być po cichu, bo ja nie wiem, gdzie oni tam gdzieś mogą być, stary, więc tak, wiesz, na shifciku. Ja nawet nie wiem, może gdzieś... Celem na pewno byłoby zostawić im to w chacie i tak, żeby ich nie było na przykład tam, wiesz, wtedy no, najlepiej. No. Właśnie, albo tak. Ja u Neona na odcinku razem z nim, w sumie dzisiaj też. To było. Byłem tam u nich na dole i widziałem ich podziemia, więc oni tam mogą być też na dole. Tak naprawdę. Teraz tak naprawdę nie wiem nawet, gdzie oni są. Ale gdzieś tu powinni być. Chodźmy sobie na drugą stronę. Czekaj, patrz pod ziemię. Czy widzisz ich niki pod sobą? Czekaj, sprawdzę bliżej ich domku. W domku nie ma. No dobra, no to jesteśmy bezpieczni tak naprawdę. Dobra, dawaj, wchodzimy. Robimy akcję, stary. Wybrałem sobie. Dobra, stary, robimy. Widzę ich, są na dole, są na dole. W podziemiach. O kurde, ale są blisko. Są, no, skaczą sobie. Dobra, dawaj, szybko. Dobra, no to dawaj, na szybkości. Na szybkości w sumie. Oj, idealnie, tu jest, nawet nie ma tego, za bardzo rzeczy pod tym. Czekaj, tu dajemy teraz to i dajemy skrzynię. Teraz nie mogę sobie na nią kliknąć przypadkiem. Kurczę, czekaj, dajmy tak. To u góry może daj, właśnie. No, prezent. Jaki? Prezent niespodzianka. KC, serduszko. Dobra, chodź, ciekawe, stary, chodź. Musimy wylecieć tam na górę, chodź na górę gdzieś, albo... Albo możemy gdzieś tutaj, przy domku. Tu, nie możemy stać przy domku. Tam chodź, tam na tą górę. Tutaj z góry. Dobra, zobaczymy, jak to wysadzają, bo oni zaraz powinni wyjść, to może to gdzieś znajdą. Tutaj, dobra. Tak, żeby wiesz, żeby tu, stary, idealnie mamy widok na to, jak to wybuchnie, to ich zobaczymy, jak im to wysadza. Widzisz tam? No patrz, tu jestem. Gdzie jesteś? No i no nie widzę pułapki, nie widzę, jak otwierają, ale zobaczymy, jak się to wysadza, bo całą ścianę im tak naprawdę wysadzi, nie? Na przybliżeniu widać, dobra. Wyszli, stary. Ej, są przy skrzynce, czytają ją, czytają, zaraz ją otworzą. Nie, bomba, zemsto. O nie, ja już czuję, jak to wybucha, ale jestem szczęśliwy, stary, nigdy nie miałem takiej radochy z tego. Jest, wysadziło im się, o, ale bomba, ale dobrze, zemsta, w końcu, że zemsta jest słodka. To im się należało, dobrze. Totalnie. Dobrze, o, czekaj, muszę, kurde, wyszli, szuka. Ej. Słuchaj się. Czekaj, zauważył nas, bo on tu leci do nas. Nie, stary, jest tu, stary, uciekaj. Nie, znowu. Szybko, glutem jak najdalej. Mam mocarny miecz. Uciekaj, glutem, gdzie jesteś? Nie, mogę uciec, stary, znowu mnie zabije. Gdzie jesteś, szybko. Stary, no drzewa mnie blokują. Widzę. Nie mogę. Akcja ratunkowa. Sklepam, raz.
Dobra, stary, ja uciekam, bo ja mam mało życia. Uciekaj też, uciekaj też. Mnie ten glut nie słucha. Stary, szybko, szybko, szybko. Dawaj gdzieś do wody, ja do wody, do wody, do wody tutaj. Dobra, 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 dobra. Tutaj, gdzie jest ten ocean, stary, przelećmy to na drugą stronę. Czekaj, gdzie ty jesteś? Dobra. Idę. Tam jesteś, dobra, dobra. Chodź tutaj gdzieś na drugą górę. A on też tutaj idzie, on też tutaj idzie. Idzie. No to szybko uciekaj, stary. Kurczę, muszę zjeść ziemniaka szybko, żeby mnie nie zabili, żeby mi się życie zregenerowało. Ale on mi tyle zadał, stary, jakby mnie ozbroił, już by mnie nie było, na pewno. Goni nas, gonią nas? Jump! Goni, uciekaj. Dobra, uciekamy. Ja mam pomysł, stary, tam jest taki cave. Tam dobra. Trochę dalej, to wejdziemy do niego i tam się powinniśmy móc schować. Albo tu. Dobra. Nie, to jest chyba słaby pomysł. Ej, nie gonią nas już. Nie, są. Szybko, dawaj. Co ty gadasz? Dalej szybko, są? Dobra, dawaj, dalej, tu. Do przodu, tam tak? Jest, tam jest, tak, tutaj, tu jest cave. Dobra, idę. Tutaj gdzieś powinien być, czekaj, ja tu raz na diamenty lazłem. W nim się schowamy, tam się zamurujemy gdzieś, stary. Kurczę, gdzie to było? Ej, ale jestem zestresowany. Nie mamy cały czas widzieć, on tu jest! Szybko, ale oni on są tam szybcy. Jest. Nie, on no jest, on przeleciał koło nas. On mnie widzi. Dobra, stary, szybko tu na dół zeskocz, tu na dół dawaj, zeskocz. Dawaj, bo idzie tu. Szybko. Dawaj, chowaj się. A, woda mnie spycha, proszę, nie. Szybko. Jest. Shift. Dobra, i shift. Jest ryzykownie, on tutaj był. Zamuruję tutaj jeszcze bardziej. Kop dalej. No, ale ciągle na shifcie, pamiętaj, ciągle być na shifcie. Ja nie mogę, ale akcja. Tak, jestem na shifcie cały czas. Masz koblan gdzieś na tych slotach pierwszych, żeby mi wyrzucić? Tak. To rzuć, bo ja właśnie nie chcę puszczać shifta, a nie mam go niestety teraz na... No nie, akurat, o nie, ja go miałem właśnie tam, gdzieś miałem kowla w ekwipunku. O, ej, mamy jakąś tom. Ej, dobra, no to już nie będę tego murował za nami. Ej, co to już gdzieś? Można było na spokojnie, bez shifta. Nie, stary, no, mogą nas zobaczyć, oni są teraz tak wkurzeni, stary, że nas mogą dojechać. Ja bym na tym shifcie ciągle stał, naprawdę. Widzisz gdzieś ichniki? Nie ma, właśnie. Ej, ale baza w ogóle, jaką tu bazę można zrobić? No, taką sekretną bazę. To jest cudowne miejsce. To jest dobre, no. Tutaj może być git. Stary, jak tu chyba będzie baza robiona. Oj, będzie. Ale zemsta była słodka, stary. No, ja jestem szczęśliwy. Dobra, nie widzę ich nigdzie na górze. Chyba, że nas też prankują i też na shifcie stoją, stary. Jakby stali też na shifcie i teraz my sobie nagle wychodzimy, a oni nam wyskakują z za rogu, to chodź, spróbujemy ich zobaczyć, czy gdzieś są. Chodź, nie bój się. Ta? Dobra. Zaufaj mi. Ja się zobaczmy, boję, czy gdzieś tu są. Te shifty i oni zaraz tu gdzieś wedą. Nie. Ich tutaj na pewno nie ma. Chodźmy normalnie. I gdyby nigdy nie jest do Palionowa. Chodźmy ich jeszcze pośledzić. Zobaczmy ich reakcję. Ja się boję, stary, bo ja jestem na strzała. Oni mają mocne miecze jakieś. Spokojnie, bo tu ta woda jest denerwująca. Chłopaczyna, dobra. Pyk. Glucikiem. Oj, no, nie wyskoczyłeś. Nie doskoczyłeś. No niestety, ale tutaj już doskoczę chyba. Glucikiem. Czekaj, ja tu jakoś się stąd wydostać dam radę. O, ja mi się udało. O, już jest ciemno, stary, to będzie łatwiej się ukryć. Będzie się ukryć. Dawaj, wracamy tam. Ale powoli, stary, powoli, bo ja się boję. Spokojnie, stary. na gumisiu, jak gumisie, skaczemy, lecimy. Dobra. Nie ma gadania. Ja się boję, naprawdę. Bo dawaj, bo ja znowu mam level, stary, już go zdążyłem odzyskać, mam 21, jakbym go stracił. Ja też mam, ale ja ryzykuję. No, kto nie ryzykuje, ten nie pije gumi jagód. Soczek z gumi jagód. Wow, ale idealnie wskoczyłem na drzewo, także... Chodź, ja już jestem przy naszej wiosce. Ja też jestem za tobą od razu. Kurczę, jest nos. Dobra. To jest też niekorzystne. Ej, wy w ogóle nie zbieracie tego pola z tych ziemniaków. Teraz nie, no bo takiego diss tracka nagrałeś, że no jak mamy teraz? O właśnie, komu się podobała nuta w Minecraft? Napiszcie w komentarzu koniecznie. No i zostawcie łapkę, kto jeszcze nie zostawił. Nie tam 3000 łapek w górę, będzie mi mega miło. No nie widzisz ich? Nie. Muszę skoczyć po ziemniaki do mojego domku. Nie, dobra, już. Dobra. Ale łatwo. Haha! Nie, dobra, no to w sumie ich wycykaliśmy. Dali nam siana. Aha. Dawaj jeszcze do nich. Nie, ale ja nie mam już czy ich spranko... Dobra, mam jeszcze jedną rzecz. Ale tak stary. po prostu. Wiesz co mam? Co masz? FLN. Co to jest? No nie pamiętasz? Nie. To jest ta bomba, skąd ty to masz? Skraftowałem ją. Nie, mieliśmy tego nie robić. Ale ją skraftowałem do tego, żeby teren sobie wyrównać w jednym z to jest zło. Ale mam to. Ej, czujesz to dać do dispensera pod... O, ej, to by było... O Jezus! Było złe. Nie, to jest ostateczne, to jest ostateczne. Gdzie ty jesteś? Przy swoim domku. Dobra, no bo ja jestem koło ich chaty, nie? Ja już? Dobra, idę. Ej, widzę, odbudowują tam. Odbudowują.
lecę gumisiem. Ja bym rzucił tego EFLN-a, może niekoniecznie im tak niszczył, ale gdzieś tam... Nie! Smok mnie atakuje i mnie widzą! Ta? Gdzie ty jesteś? No! Gryf! Kurde, idzie na mnie hop! Help! Umieram! Kurczę! Nie, dobra, chill. Stary, on znowu mnie zaczął atakować. Znowu mnie zauważył, znowu zaczął mnie bić. Ale ja zwiałem mu. Dobra, mnie zostawił. Chodź na tą górę, co wcześniej. Chodź na tą górę, co wcześniej. On tu jest! On jest koło mnie, stary! Nie, zabij! Nie zabij! Znowu mnie nie. zabił. Nie gadaj. Znowu mnie zabił. Nie gadaj, że to znowu zrobił. Nie wierzę! Co za chłop! Nie, to już powoduje totalny konflikt. Ja wypowiadam im wojnę, stary, w tym momencie. Ja im wypowiadam w tym momencie wojnę. To jest totalny konflikt. Tak jak ma być, ja to nie będzie. Ja im wypowiadam w tym momencie wojnę. Ja jestem ukryty. Nie dam sobą tak pomiatać. Ja im tylko wysadziłem kawałek, a oni mnie totalnie poturbowali, stary. Ja te nie dam sobą pomiatać. Ale dobra, przynajmniej mi moje itemy zostawił. Jaki on ma miecz w ogóle, że on ci tak szybko... On ma emeraldowy, stary, to jest silny miecz strasznie. Ja, tym bardziej, że ja mam jeszcze... Ja idę się zemścić. Stary, ja im rzucam tego EFLN-a, ja nie idę ma na szans. Nich sam. Let's go na nich. Podoba mi się tak. Wysadzam im najpotężniejszą bombę na tym serwerze. Skraftowałem ją, kosztowała mnie trochę, niewiele. Kurczę, dawaj, te moby są najgorsze, stary. Rzucamy im tego EFLN-a. Dawaj ich. Nie no stary, ja nie jestem w stanie się z nimi bić. Ja jestem w stanie. Ja jestem w stanie zrobić to sam. W twojej no samoobronie. Ale to co ja mam zrobić, stary? Jak ja mam ich lać? Patrz! Mam go! Zabiłeś go! Co ty gadasz? Jak Let's go! Pokonałeś teraz? Co Let's jest go. Grane? Co jest grane? Ała! Szkielet. Let's go jeszcze na lokara. Gdzie jest lokar? No nie wiem, gdzieś uciekł. O nie, to są te potworki, co zbierają wszystko. No, trzeba go znaleźć. Weźmy go, przyciągnijmy tam do niego, to im chatę rozbierze sam, kurde. Dawaj co go! Co tak uderza? On! Tak? Jaki potężniak, zobacz. Ej, tam jest drugi jeszcze za nim! Stary, są dwa takie! Co jest, jaka walka potężna! Stary, dwa się tutaj... Jak on się buduje, stary! Jezus święty, jaki on jest gigantyczny! Jakie dwa golemy! Dobra, stary, rzucam w niego EFLN-a. Dawaj! Dostał! Oj nie! Ale oberwał, dawaj go! Ja się z creeperem biję! Kurde, creeper mi wysadził się! Dobra! Tego się nie da pokonać, to jest zbyt potężny potwór! Ała! Mnie biją inne potwory jeszcze! Stary, ja tu nie mam szans, muszę hełm założyć. Nie, mam dobra, już hełm założony. Uciekaj. Patrz, jest tu Sinox. Czekaj, ja mam tabliczkę. Chodź, idziemy koło ich chaty. Wypowiem im wojnę w tym momencie. Dobra. O nie mam tych tabliczek, co się z nimi stało? Dobra, skraftuję na szybko jeszcze jedną. Wchodzę do nich na chatę, mam nadzieję, że mnie nie zaczną bić, potrzebuję tylko craftingu. Ja tutaj obserwuję, czy ich nie ma. Obserwuję. Dobra. Przejęliśmy im chatę. Robię... Czekaj, o nie, postawiłem tu tą... Aj, łopatą to niszczę, nie mam siekiery. Dobra. Zabiliście... mnie. Wypowiadam wam... wojnę. Wypowiedziałem wam wojnę. Tu, patrz to, wypowiedziałem ci wojnę. On jeszcze nie wie. Aaaa! Jak się przestraszył. Mam jeszcze. Wiesz, że on jest na strzała. On jest na strzała. Jednego FLN. Ej, stary, bo. O nie! Znowu mnie zabił! Dobra, ja go też. Nie, stary, wysadzam im chatę. Nie pozwolę sobie tak pomiatać. Już wtedy miałem to zrobić. Ja go mam na strzała! Chodź tu, on nie może z domku wyjść. Dobra, lecę tam, biegnę, ale nic nie mam totalnie. Ojej, jak ja się czuję wolny bez tych butów. Masakra. O, dobra, doskoczyłem do wody. Jej, tu jest tych itemów w wodzie? Czyje to są itemy? Tak, jego też. On nie może ich zebrać, bo ja go mam na hita. Potęga! Lokar tu jest!
Dobra, gdzie jest Lokar? Idę go też zabić. Tam za tobą. Stary, ja już nie wiem, które itemy były moje. Atakuje! Ucieka glutkiem. Stary, ja nie wiem... Nie wiem, które itemy są moje. Zbieram wszystko. O, czekaj, postawił tabliczkę. Sinox! Sinox coś pisze. Pozwoliłem mu na to, czy nie? O kurde, tu jest ten... Wilkołak! Jezus święty. Uważaj, dawaj tego wilkołaka do nich pisze, do domu. Niech pisze, niech pisze. Nie pisze. Co napisał? Co jest? Jakąś minkę napisał. Okej, dobra. Zabili nie, mnie, czekaj, ja im... No nie, znowu mnie bije! Ale to nie on, dobra. Świetnie, już się wystraszyłem. Dobra, na razie... Nie mam mojego na razie plecaka, stary, plecaka nie mam mojego! Ja mam! Masz trzymaj, 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 to jest twój. Dobra, super. Świetnie, to był najcenniejsza rzecz tutaj. Znowu mnie coś uderzyło. Dobra, wypowiedzieliśmy im wojnę. Uciekajmy stąd. Nic nam nie patrz, tu jest ten chłop! Dobra, uciekamy nie, stąd, uciekamy stary stąd. Koniec dawaj. Tematu. Ja uciekłem już, dawaj. Dobra, ja też uciekam. Do wiochy. Kurczę, nie umiem... No nie, no denerwuje mnie to. Wow, prawy creeper koło mnie wybuchł. Dobra, szybko do wioski, stary, chowam się tam. Wypowiedzieliśmy im wojnę i koniec, kropka. Ja teraz nie dam sobie pomiatać. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o tej wojnie. No i jak waszym zdaniem powinna się ona potoczyć. Ja uważam, że oni przesadzili. No i musimy się z nimi rozliczyć po prostu. Też tak sądzisz? Tak, też tak sądzę. To jest koniec. Do zobaczenia, do następnego odcinka, w którym rozwiążemy, mam nadzieję, te wszystkie konflikty. Pokażemy im, kto tak naprawdę tutaj jest górą. Tyle, dziękuję wam bardzo, do następnego odcinka, na razie, pa pa!